Jechał od krawężnika do krawężnika. Pijany urzędnik za kierownicą Warszawa. Pijany urzędnik jechał od krawężnika do krawężnika. Został nagrany. Urzędnik z Warszawy został zatrzymany, gdy kierował pojazdem po pijanemu, ustaliła nieoficjalnie PAP. Miał ponad dwa promile w wydychanym powietrzu. W poniedziałek około godziny 12 policjanci przed siedzibą urzędu dzielnicy Warszawa Włochy zatrzymali pijanego kierowcę. Po zbadaniu alkomatem okazało się, że ma ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP, to jeden z pracowników urzędu. Dostaliśmy zgłoszenie od kierowcy, który jechał za mazdą poruszającą się od krawężnika do krawężnika. Auto zjechało na parking przed urzędem dzielnicy Włochy. Natychmiast został tam wysłany patrol. Kierowcą był 46-letni mężczyzna. Przekazał oficer prasowy z Komendy Rejonowej Policji, Ochota, Ursus, Włochy, podkomisarz Konrad Cebula. Policjanci zbadali trzeźwość kierowcy. Okazało się, że jest pijany. Pierwsze badanie wykazało 0,96 G2,02 promila alkoholu. Kolejne Przeprowadzone kilkanaście minut później 1,062,23 promila oraz 1,08 mg2,23 promila, powiedział podkomisarz. Cebula i dodał, że zatrzymany mężczyzna został przewieziony na komendę. Samochód został na parkingu przed urzędem. Nieoficjalnie, chodzi o jednego z czołowych urzędników, jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP, chodzi o urzędnika który pracuje w Wydziale Sportu i Rekreacji w Urzędzie Dzielnicy Włochy. TVP info podaje, powołując się na swoje źródła, że za kółkiem siedziała Damka, jeden z najważniejszych dzielnicowych urzędników, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich Sportu i Rekreacji. Pracownik przebywał przez tydzień na zwolnieniu lekarskim. Dzisiaj rano nie stawił się do pracy, powiedziała rzecznik Dzielnicy Włochy Małgorzata King. W sieci pojawiły się filmy nagrane kamerą za jadącego za samochodem urzędnika. Widać na nim ciemne auto, które porusza się z gzakiem od krawężnika od krawężnika i z trudem omija zaparkowane auta.